Cześć, witajcie, tutaj Julecę i witam Was w kolejnym unpackingu, w tym taką oto paczkę, dosyć płaską, ale nie będę Wam na razie mówiła, co w niej jest, powiem tylko, że jest ona ze sklepu ABC Księgarnia, gdyby ktoś się pytał. I właśnie otwieram, teraz zobaczymy, tu jest pudełeczko takie. Okej, otwieramy. Wow, takie sprytne otwarcie, okej. Dobra, teraz pięknie zapakowane. Otworzymy może najpierw tego konika. Tak, mi się wydało, że to są konie. Ale zazwyczaj właśnie są konie, dobra. Okej. Tylko zdejmiemy to. Jest to pierwszy. To ziemniaczek z kolekcji. To jest. Poczekajcie. To jest. Źrebak pełnej krwi angielskiej. Jaki on jest słodziutki. Zmoczy ten pyszczek. Zobaczcie. Wyrostrz mi na pyszczek piękniego. Niestety nie wyrostrzy. Ma taki słodki pyszczek. Kurczę, to jest ogierek. Dobra. To dobrze. Właśnie się zastanawiałam, czy to ogierek, czy to klaczka, a to ogierek. I dobrze. Właśnie tak. Ogierek z kolekcji. Czystej krwi arabskiej. Jeszcze drugi koń. Jeszcze drugi koń, jak widzicie, więc teraz go otworzę. Otwieraj. Otwieraj. Zawsze muszę tylko zrobić pytanie, żeby... Dobrze, dam... To jest kolejny koń z kolekty, czyli ogier konia przebelskiego, tak. Jej ma pręgę śmietową, super, jest śliczny. Taki dosyć ciekawej pozie. Taki, jest taki spłoszony, jak widzicie, bo ma uszy do tyłu i tak jakby był spłoszony właśnie. Się płoszył, no wiecie, denerwował się i w ogóle. Właśnie, zawsze chciałam mieć konia przewodzkiego, odkąd widziałam w zoo w Berlinie konie przewodzkiego, to zawsze chciałam mieć figurkę, tylko ta ze Schleicha nie za bardzo mi się podoba, a właśnie jak się wiedziałam, że jest z kolekty, to bardziej mi się po prostu podoba ta z kolekty niż ta Schleicha, powiem szczerze, ale jest piękny, kurczę. Tak, przewalski. Koni przewalskiego. I to są właśnie moje dwie zdobycze, że tak powiem. Powtarzam jeszcze raz, że figurki są ze sklepu ABC Księgarnia, ale myślę, że możecie je znaleźć także na innych stronach. Oczywiście możecie je też znaleźć na głównej stronie kolekty, jakby ktoś też chciał mieć inną stronę, także moje zamówiłam z sklepu ABC Księgarnia. Tam możecie pisać w komentarzu, czy macie te figurki, czy Wam się podobają. No i życzę Wam udanych walentynek. Do zobaczenia. Lujace.